Cześć, z tej strony Ola. Witam Cię na moim kanale. Dzisiaj będzie Yin Yoga poświęcona zrównoważeniu układu pokarmowego. Będziesz potrzebować wałek do jogi lub poduszkę i pasek. Zapraszam Cię na matę. Zaczniemy w siadzie skrzyżnym od rozgrzewki. Zacznij powoli zataczać koła klatką piersiową z wydechem do tyłu i wdech do przodu. Wydech i wdech. Te koła to doskonała rozgrzewka lakrymosłupa. Powoli zwiększamy zakresy ruchu. Jeszcze przez chwilę. I w drugą stronę to samo, wydech do tyłu, wdech do przodu. Poobserwuj teraz, która strona, w którą stronę obrót był dla Ciebie wygodniejszy, czy w prawą, czy w lewą stronę. Jeszcze chwilę. Zatrzymaj na środku. Teraz chwyć za barki i na wdechu skręć w prawo, na wydechu w lewo. Wdech w prawo i wydech w lewo. Staraj się oddychać przez nos i szybciej. I skończ na wydechu. I usiądź z powrotem wygodnie, połóż ręce na kolana. Zamknij na chwilę oczy. Zrelaksuj ramiona, barki. Yin Yoga to yoga zrelaksowanych mięśni. Postaraj się zrelaksować je, jak najmniej używać w trakcie praktyki. Skoncentruj uwagę na oddechu. I otwórz oczy. Teraz chciałabym, żebyś wykonała ze mną masaż. Usiądź sobie wygodnie i zacznij delikatnie obstukiwać nogi w ten sposób. Ten masaż ma za zadanie pobudzenie meridian, kanałów energetycznych, które przechodzą przez ciało. Najpierw zewnętrzne strony. A teraz spróbuj od dołu i od góry, delikatnie. To samo druga noga. Delikatnie zaczynamy pobudzać ciało do pracy i od dołu, od góry. Teraz chwyć za prawą stopę, włóż palce, dłoni pomiędzy palce stóp i zacznij delikatnie wykonywać koła stopą w taki sposób. Stopy są bardzo ważne dla nas i w trakcie praktyki jogi dużo czasu poświęcamy im uwagi. Postaraj się teraz przepracować stopy. Zaczniemy właśnie od kółek. I teraz wykonamy masaż. Zacznij mocno wciskać palce i od góry do dołu. Jeszcze chwilę. No i druga noga. To samo. Włóż palce między palce u stóp i zacznij zataczać koła. W drugą stronę. No i teraz masaż. Mocno wciskaj palce. Schodź z góry do dołu. Pobudź stopę.
Przejdź teraz do pozycji dziecka. Daj ramiona do przodu. Z prostymi plecami przejdź do klęku podpartego. Z wydechem zaokrąglone plecy. Wdech i wydech. Jeszcze 3 razy. Luźno, nie spinaj się. Koncentruj uwagę na oddechu. Ostatni raz. Zadarte palce u stóp. Usiądź i rozgrzej nadgarstki. Zatrzymaj chwilę jeszcze barki. I pierwsza pozycja, którą wykonamy, będzie to sfinks. Przejdź na przedramiona. Otwórz klatkę, ściągnij barki w dół. Zatrzymaj się tutaj. Pamiętaj, żeby zostać w bezruchu. Rozluźnij ciało. Jeśli czujesz napięcie, spróbuj jeszcze poprawić się. Może popraw sobie ramiona, skieruj dłonie w stronę sufitu. I jak największą ilość mięśni spróbuj rozluźnić. Zwróć uwagę na pośladki, czy nie są napięte. Puść napięcie. Rozluźnij zupełnie brzuch. Chcemy zostać dłużej w pozycjach, minimum 1,5 minuty. W miarę praktyki yin jogi, kiedy zdobędziesz większe doświadczenie, będziesz w stanie dłużej wytrzymywać w pozycjach. Idealnie czas bycia w pozycjach to od 3 do 5 minut. Kiedy już jesteś w pozycji, całą uwagę przekieruj na oddech. Staraj się oddychać przez nos. I tej samej długości utrzymać wdech i wydech. Szyję głowę ustaw naturalnie, nie zadzieraj głowy do góry. Na yin jodze pracujemy poprzez rozciąganie i ściskanie, czyli organ, z jakim chcemy pracować. W tej chwili chcemy pracować z żołądkiem. Staramy się uciskać go i rozciągać i w ten sposób pobudzać go do pracy. I powoli wyjdziemy z pozycji. Przejdź do klęku. Rozluźnij się. Pomachaj biodrami na boki. I wykonaj teraz pozycję kota. Wydech, zaokrąglij plecy. Wdech, neutralna pozycja. Jeszcze raz wydech. I wdech, ostatni wydech. I wdech, skrzyżuj nogi, prawa z przodu, lewa z tyłu. Wykonamy pozycję sznurowadła. Możesz wykorzystać wałek do jogi lub poduszkę. Usiądź biodrami,
Górna noga powinna swobodnie opadać. Na wydechu wykonaj skręt. Rozluźnij się. Zwróć uwagę, czy nie masz napiętych pleców w tej pozycji. Skręt ma być przyjemny, niezbyt intensywny. Jeżeli czujesz napięcie w plecach, możesz zmniejszyć wyzwanie, a możesz też spróbować rozluźnić kręgosłup i mięśnie wokół kręgosłupa poprzez oddech. Kieruj oddech do tych części ciała, gdzie czujesz największe napięcie. Skręty pobudzają przemianę materii. Jeżeli czujesz, że intensywność pracy zmalała, możesz zwiększyć skręt, pogłębić, tak żebyś znowu była na 50% w pracy z mięśniami i z kręgosłupem. Wróć powoli do centrum. Przejdź do klęku, wyciągnij prawą nogę i znowu pobujaj biodrami na boki. Teraz skrzyżuj lewą nogę z przodu i wróć do pozycji sznurowadła. Podłóż sobie pałek, jeżeli potrzebujesz. Wyciągnij stopy. Spróbuj stopy skierować w stronę sufitu i z wydechem wykonaj skręt w lewą stronę. W trakcie skrętów możesz sobie wizualizować taką brudną gąbkę nasączoną brudną wodą z kredą, tak jak kiedyś się używało w szkole. I w trakcie skrętu wyciskamy tą brudną wodę i później jak nasączasz świeżą wodą gąbkę, to w taki sam sposób nasze organy poprzez najpierw skręt wyciskamy taką mało już natlenioną krew, a wracając ze skrętu nasączamy organy świeżą krwią bogatą w tlen i składniki odżywcze. Długotrwałe pozostawanie w pozycjach sprawia, że jesteśmy w stanie popracować z tkankami głębszymi, z kośćmi, z więzadłami i poprzez trwały, ale delikatny, taki na 50% ucisk możemy poprawić naszą postawę. Możemy zmienić strukturę tkanek twardych. Pracujemy w taki sam sposób jak aparacik na zębach, który poprzez długotrwały ucisk zmienia zgryz, poprawia, koryguje. W ten sam sposób pracujemy na iniodze, korygujemy postawę, zwiększamy zakres ruchu, mobilność poprzez długotrwały ucisk na tkanki. Jeszcze chwilę pooddychaj.
i powoli wyjdź z pozycji. Wyciągnij nogę. Wykonaj maleńkie koła, bardziej części dolnej kręgosłupa i w miednicy. Luźno, nie spinaj się, bardzo powoli. Odłóż sobie wałek na bok i teraz weźmiemy pasek. Połóż się na plecy. Daj prawą nogę do góry. Ściągnij łokcie w dół, tak żebyś położyła swobodnie na ziemi. Zatrzymaj na chwilę tutaj. I spróbuj dołożyć dolną nogę. Zostaniemy w tej pozycji przez chwilę. Zrelaksuj nogę, na ile jest to możliwe. Jeżeli potrzebujesz, zegnij kolano. Jeżeli możesz, wyprostuj. Postaraj się nie napinać uda. Kieruj oddech do brzucha. Teraz przełóż sobie do lewej ręki oba końce paska. Prawą rękę daj do boku i na wydechu przenieś na lewą nogę. Głowa w prawo. Zostań tutaj. Dobrze, jeśli łokieć lewy leży na ziemi, wtedy jest łatwiej utrzymać tę pozycję. Możesz też podłożyć pod stopę wałek, lub tak jak ja, oprzeć stopę o ścianę. Ważne, żebyś czuła rozciąganie zewnętrznej strony nogi prawej oraz, że jest to skręt w kręgosłupie. Przenieś głowę na prawo i pozostań w bezruchu. Na wdechu unieś nogę i wyciągnij z paska. Zmień stronę, lewa noga do góry, łokcie na ziemię, zostaw zgiętą, jeżeli potrzebujesz, jeżeli możesz, wyprostuj. Sprawdź, czy nie napięło się udo. Dołóż prawą nogę wyprostowaną, zatrzymaj tutaj. Kieruj oddech do brzucha. Wdech, brzuch unosi się. I wydech opada. Wdech. I wydech.
I teraz oba końce paska do prawej nogi. Połóż się na bok. Głowa w lewo, noga w prawo. Zatrzymaj. Prawy łokieć na ziemi. I wolno wyjdź z pozycji. Odłóż pasek. Przyciągnij kolana do klatki. Przemasuj biodra na zewnątrz kolana i do środka. Wydech na zewnątrz, wdech do środka. Wolno, nie spiesz się. W drugą stronę to samo. Połóż się na boku, przełóż prawą rękę do tyłu, lewą daj z przodu i daj obie nogi zgięte w kolanach i skierowane do prawej strony. Zatrzymaj tutaj. Jeżeli czujesz, że Twoja intensywność zmalała pozycji, możesz spróbować ustawić kolana w stronę sufitu. Może być jedno kolano, mogą być oba. I zatrzymaj tutaj. I powoli wyjdź z pozycji. Wyciągnij rękę. Połóż się na plecy. Przyciągnij na chwilę kolana do klatki.
Została nam jeszcze lewa strona. Będzie to ostatnia pozycja na dzisiejszej lekcji. Połóż się na boku. Wyciągnij rękę. Zegnij kolana. Daj rękę do boku. Na pierwsze 30 sekund możesz zostać w tej pozycji łatwiejszej, a po 30 sekundach spróbujemy podnieść przynajmniej jedno kolano do góry. Spróbuj teraz pogłębić pozycję, jeżeli możesz, jeżeli nie, zostań. Możesz dać jedno tylko kolano do góry. Intensywność pozycji na poziomie piątki. Pamiętaj, żeby nie przesadzić, bo wtedy zaangażujesz mięśnie, a my chcemy pracować na zrelaksowanych mięśniach. I wróć powoli do leżenia. Przyciągnij jeszcze na chwilę kolana do klatki. Złap za łokcie. Przyciągnij mocno, dociśnij. Połóż się wygodnie, przejdź do relaksu. Zrelaksuj twarz. Oddychaj naturalnie. Weź teraz głęboki wdech i głośny ustami wydech.
przenieś ręce za głowę, przeciągnij się. Połóż się na boku ze zgiętymi kolanami. I wolno przejdź do siadu. Dziękuję Ci pięknie za wspólną praktykę.